Proszę Państwa, na polskie gówno zaprosimy najwyższe władze partyjno-państwowe. Departament Spraw Obywatelskich, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, słucham. Witam, Piotr Kozyski z tej strony. Proszę Pani, ja dzwonię z firmy Agora, dystrybutora filmu Grzegorza Jankowskiego Polskie Gówno. I my chcielibyśmy zaprosić Panią Ewę Kopacz na premierę filmu. No oczywiście rozumiemy, że tytuł jest dość kontrowersyjny. My po prostu wyślemy zaproszenie na film Krajowe Fekalia. Ja dzwonię właśnie z informacją, żeby tu nie było jakiegoś zamieszania, że tu chodzi właśnie... To proszę wysłać takie zaproszenie. Dobrze, możemy liczyć na jakiś odzew. Proszę pana, jak pan wyśle zaproszenie, to wtedy będzie ewentualnie odpowiedź. Ale to na fekalia pani Ewa Kopacz może ewentualnie przyjść. Na polskie gówno by nie przyszła. Bardzo proszę przesłać zaproszenie. Dobrze. Myślisz, że pani premier przyjdzie na fekalia? Chyba bardziej. No wiesz, no, są filmy... Chociaż, wiesz co, one... Są takie filmy, na których można się poślizgnąć. Pamiętaj, że to jest lekarka. Pediatra. Tak. A lekarzowi nic co ludzkie nie jest obce. Oczywiście. Proszę Państwa, tylko u nas soundtrack z filmu Polskie Gówno. Kupę sobie szczele z rana, potem jeszcze na spacerze, no i pod koniec dnia kupę sobie szczele ja. Kupa, kupa, kupa śmierdzi, bardzo śmierdzi, kupa śmierdzi cały czas. Kupa, kupa, kupa niepachnąca, niepachnąca, lecz śmierdząca. Czy coś jest w tym złego? Pytam się ciebie, kolego. Kupę robią przecież wszyscy, i dalecy oraz bliscy. Ja wiem, kupa to temat wstydliwy, i niemiły, i drażliwy. Lecz bez kupy niemożliwy byłby świat, więc ja o kupie sobie śpiewam tak. Kupę sobie szczele z rana, potem jeszcze na spacerze, no i pod koniec dnia kupę sobie szczele ja. Kupa, kupa, kupa śmierdzi, bardzo śmierdzi, kupa śmierdzi cały czas. Kupa, kupa, kupa niepachnąca, niepachnąca, lecz śmierdząca. Kupę sobie szczele z rana, potem jeszcze na spacerze, no i pod koniec dnia kupę sobie szczele ja. Kupa, kupa, kupa śmierdzi, bardzo śmierdzi, kupa śmierdzi cały czas. Kupa, kupa, kupa niepachnąca, niepachnąca, lecz śmierdząca. Kupa, kupa, kupa śmierdzi, bardzo śmierdzi, kupa śmierdzi cały czas. Kupa, kupa, kupa niepachnąca, niepachnąca, lecz śmierdząca. Kupę sobie szczele z rana, potem jeszcze na spacerze, no i pod koniec dnia kupę sobie szczele ja. To jest Rock Radio. Słuchacie programu Książę i Żebrak.